Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej oczywiście tutaj kolorowe ogrody Flowers. Kanał kłania się do Was, drodzy Państwo, drodzy widzowie oczywiście. Dzisiaj taki, może mniej więcej, tu jak tu mniej więcej widzicie na ekranie, jest tutaj taki nawóz, który się nazywa Plant Lover. Oczywiście go przetestowałem przez parę dni i powiem Wam szczerze, drodzy widzowie, że naprawdę efekty tego nawozu Plant Lover, czyli spraw, by szybciej rosły, organiczny symulator do roślin doniczkowych, jest praktycznie fenomenalny. Naprawdę go polecam, naprawdę, bo powiem szczerze, jest bardzo dobry. Rośliny rosną praktycznie jak szalone, a zaraz obok rośliny są już małe sadzonki, tak? Nowe listki, nowe odnóżki i tak dalej, wszystko zgodnie z planem. Tak jak mówiła pani na grupie, jakieś tam kwiaty do sprzedania, czy coś, taka grupa jakaś, taka sprzedawca jakby, czy do wystawiania, czy coś tam. Ale oczywiście dziękuję tej pani za właśnie taką dom, dlatego ja właśnie teraz mogę nagrać ten filmik o tym nawozie. Powiem szczerze, nie spodziewałem się takich rezultatów, jeżeli chodzi o ten nawóz. No i tu mamy też ukorzeniacz, który też przetestowałem. I też jestem z niego zadowolony. Oczywiście efekty za chwileczkę oczywiście Wam pokażę, jak to mniej więcej wszystko wygląda i tak dalej. Także oczywiście zapraszam do oglądania, a ja już oczywiście pokazuję praktyczne efekty. No i widzimy tutaj mój filodendron. Widzimy, że jest zdrowy, ma nowe przyrosty, tu mam przyrost od tego nawozu. Trzeba było go po prostu podlewać dwa razy tym nawozem. Tu już mamy też, tu już mamy też. Tu z tych listek to wypuściło ten, ten i bodajże ten listek wypuścił i ten taki mniej więcej. Także tak mniej więcej ten nawóz działa. Tu mam oczywiście filodendron, taką się mniej więcej nazywa filodendron Birkin. No i oczywiście to nie wszystko. Podlałem oczywiście tamarilo tym nawozem i praktycznie jedynie co wytworzyło w tym tamarilo, to zobaczcie, tu Wam oczywiście pokażę z bliska, co wytworzyło po nawozie. Takie coś wyskoczyło. To się chyba robi nowa gałązka czy coś. I tutaj oczywiście mamy też kolejne. Takie coś się wyskoczyło mniej więcej. Także po tym nawozie jestem praktycznie zadowolony z tego wszystkiego. Teraz oczywiście przechodzimy dalej. Zobaczmy, jak tam dalej, czy coś wypuściło, czy nie. Zobaczmy ten bananowiec. No, możliwe, że wypuści. Nie wiem, będę musiał to przyciąć. Widzimy mandarynki. Po tym nawozie troszkę urosły. Bardzo się cieszę. Niestety to już nie, momencik. Bananowce, jak widać, dosyć dobrze. Ten bardzo ładnie poszedł do góry. Tu sterlicja bardzo ładnie poszła do góry. Zobaczcie, jak ładnie sterlicja po tym nawozie ładnie poszła do góry. Tu widzimy, że może ma za mokro. Nie wiem. Zobaczymy. Ale ma też nowe przyrosty, także nie jest tak źle. No i tu jesteśmy oczywiście szybko, jak to się mówi, przy pitajach. I tu mamy, proszę zobaczyć, przyrost. Tu z tej strony nie wiem, czy to jest tak dobrze widać. Oczywiście przepraszam za tą jakość tego filmu, niestety, ale tu widzimy mały przyrost. I tu mamy kilka przyrostów pitaji. Zobaczcie, jak to wygląda. Po tym nawozie jestem wręcz szokowany, że ten nawóz tak dobrze działa. No i tyle. Tu mamy oczywiście marakuję, która jest po innym nawozie, ale to już jest po kompoście, ale to już jest zupełnie inna sprawa, tak dalej. Fiołki, jak widać, kwitną. Też dałem tego nawozu właśnie. I zobaczcie, że kwitną po tym nawozie. Tu mamy oczywiście też kolejną pasiflorę. Zobaczcie, jak ta małpa urosła. Coś tu się poparzyło od słońca, ale zobaczcie, jak ona kuźwa wielka. Ja pierniczę. Urosła po tym nawozie. Zobaczmy granata. Granat, jak widzimy, też urósł. Tu oczywiście jest filodendron, który się udało ukorzenić. Zobaczcie, nawet
Nie szło go wyjąć. Patrzcie, ciągnę. Nie idzie go wyciągnąć. Nie idzie. To jest oczywiście zasługa tego ukorzeniacza. Także tak to już się mniej więcej prezentuje. Jeżeli chodzi o inne rośliny, tak więcej to jest oczywiście. Wszystkie rośliny mają oczywiście mokro, tak dalej. Także myślę, że jest ok. Jak na ten nawóz, bardzo dobry. Tylko pamiętając, żeby po prostu go tak za bardzo, za dużo go nie lać. Praktycznie widzimy, co się dzieje. Dobra. To tyle oczywiście z mojej strony, drodzy widzowie. Także tyle. No oczywiście do zobaczenia do kolejnych materiałów. Orange to był oczywiście kanał kolorowe Ogrody Flowers. Także na razie, no i oczywiście pozdrawiam.